Cześć, witam serdecznie w całkowicie nowym formacie, nazwanym roboczo Co jest w mojej kosmetyczce. Postanowiłam do niego zapraszać zaprzyjaźnione kobiety, influencerki, znajome i na pierwszy ogień Violeta, z którą miałam super przelot na jednym z eventów. Tak, poznałyśmy się na evencie. Miałyśmy bardzo wesoły stolik, tak, prawda? Tak. Więc od razu miałyśmy super vibe. I jestem tutaj u Kasi, żeby Wam pokazać, co jest w mojej kosmetyczce. No to zaczynamy. Przyznam Wam szczerze, że ja nie widziałam, tak, więc będę miała zaskoczenie. Tutaj profesjonalista sprawdzi, jak tam moja kosmetyczka, więc moja kosmetyczka jest marki Inglot, którą... Bardzo ładna. Tak, otrzymałam na evencie. W kolorze nude. Tak, więc super. I teraz pokażę Kasi, co tutaj mam. Mamy małą awarię, jak to na żywo. Dobra. I tak, może na pierwszy ogień pójdzie mój pędzel, którym tak sobie wszystko poprawiam, z Charlotte Tilbury. Bardzo malutki. Cute, ale mam pytanko, jak często jest myty? A właśnie. No, ważna kwestia. Wiem. Pędzle tak. Na użytek własny, moje drogie, myjemy raz w tygodniu. To nie, to ja tak raz na 2 tygodnie. No to można częściej. To też pomijając względy higieniczne, które są mega ważne, taki pędzel będzie też łatwiej nakładał produkty, nie będzie robił plam, tak, bo jeżeli mamy tak. dużo produktu, no to zadanie jest utrudnione. Puder transparentny Bobbi Brown. Mogę otworzyć. A nie znam tego. Nie znasz? Nie, nie pracowałam na nim. Trochę, widzicie, że jest trochę używany. Użyty. Tak, używany, ale bardzo go lubię. A jakie ma wykończenie? Takie satynowe, wiesz? Takie satynowe, ale nie takie mocno ściągająco. Seria witaminowa? Tak, okay. Tak. Bo jak Ci mówiłam wcześniej, lubię tą bazę witaminową. Tak, to jest klasyk. Korektor marki Lancome. Mhm. Serum Concealer. I on jest naprawdę taki leciutki, ja lubię. Lżejszy? Tak. Mogę tak, sobie tak, spróbować. Tak. Serum Concealer. Mhm. Dam. Tak. O. I on jest taki, nie wiem, czy to będzie tu widać, ale widzisz, on się tak wtapia w skórę. Mm-hmm. Wygląda bardzo jasno. Tak. Nie jest za jasne teraz do tej wakacyjnej opalenizny? Teraz troszkę, więc ale tak fajna formuła. No tak. A jak z kryciem? Lekkie krycie. Ale wcześniej w ogóle, teraz mi się skończył, ale moim odkryciem był Estée Lauder korektor. Chyba miałam go z pół roku. W tubce? Nie. Też w takim, no chyba z tej samej linii, Estée Lauder Double Wear. Mhm. I właśnie on był bardzo fajny, także Wam polecam. I bardzo wydajny. Miałam go A mówi to influencerka. Tak. Kolejną rzeczą jest dobrze znany wszystkim bronzer Charlotte Tilbury. On jest piękny, to jest taka ozdoba kosmetyczki. Tak, jak widzicie. W użyciu ciężkim. Jaki odcień? A nawet nie wiem, chyba najciemniejszy. Patrzcie, jaki jest używany, bo już chyba starty jest. Zobaczmy. Trójka, tak, no. Czyli opalona cera. Muszę go kupić, jak zobaczyłam teraz. I drugi bronzer, który jest też... Wersja podróżna, tak, kula, klasyk. I zobaczcie, już jest na wykończeniu. Ja bardzo lubię go też do makijażu oczu, właśnie do modelowania powieki bronzerem. Tak, jest też świetny. Właśnie go używam do modelowania. A który zabierasz w podróż, jeden i drugi? Obydwa, rozumiem. No. Zależy też, gdzie jadę, ale no, zazwyczaj obydwa. I mój ulubiony róż, jak jestem bardzo opalona. Piękny jest ten kolor, myślałam o nim. Jest super po prostu. W ogóle cała ta linia do konturowania Charlotte Tilbury jest super, ale też jest bardzo fajna Tarte do konturowania, też używam. Mm-hmm. Na zmianę używam. Możemy zrobić swatcha na Twojej dłoni, żeby zobaczyć ten odcień? Aha, no jasne. Ja tu gdzieś mam taki intensywny kolor. A, skoro mowa o produktach do konturowania. Mam te dwa też. Jest piękny. Piękny, taki chłodny, tak, chłodny właśnie róż. Ja lubię chłodne odcienie różu. To jest Pillow Talk nazwa? Tak, to jest nazwa Blush... To jest to? Tak, Pillow Talk. Tak. Mhm. Tak. Cudo. Super, naprawdę, do konturowania. To zgapiam. Już dziś. I co jeszcze tu mamy? Tusz, którym się malowałyśmy dzisiaj na wideo. Nie ten tusz. Aha, mój ulubiony tusz. Ten z YouTube'a dostaniesz. Tak. To jest mój ulubiony tusz Lancome Hypnose Drama. Chyba z 10 lat go używam. Naprawdę. I służy. Tak, służy, naprawdę. Fajny, bo... Teraz wyszedł nowy, też jest fajny, tylko taki bardziej gęsty, nie wiem jak powiedzieć. Też szczoteczka jest tak inaczej wyprofilowana, tak, że ja sobie wyczuć. Brudzę, a ta jest taka naprawdę malutka, cienka, aha, ale nie taka żelowa, więc no fajny jest. Sprawdza się. Polecam. Dobra. Co jeszcze tutaj mam? Aha, i stary, ale dobry eyeliner Evelina w pisaku.
Cieniutki. Cieniutki, za 20 parę złotych. Naprawdę mi się sprawdza też. Super, jak można przeoszczędzić, tak, to ja też, tak, też jestem za. I jest za. Fajny, troszkę brudny, ale to wytnie się. I co jeszcze mam? I do brwi, jak wspominałam na Twoim filmiku, moje brwi są niesforne, więc ja sobie noszę go w takiej kosmetyczce, taki grzebyczek do rozczesywania brwi, on już jest troszkę wykończony. Jak Ci się pracuje takim bardzo precyzyjnym aplikatorem? Lepiej mi, bo wiesz, lepiej i złapać. Sobie nawet tak, no wiadomo, że jeszcze dodaję ten mogę żel. Mogę spróbować? Mhm, jasne, no. Właśnie, bo tutaj nam się... A no, faktycznie fajnie, wyprofilowany. No, tak, więc to jest. Możecie to się dziwić, że ja na przykład nie znam tego produktu, ale jest taka masa nowości nie, na naprawdę, rynku, że nie sposób znać wszystkiego. Ja bardzo często też inspiruję się kosmetyczkami moich klientek na lekcjach makijażu i później dokupuję do tak. profesjonalnego kuferka. I moje dwie koczówki. Mogę zgadnąć kolory? Tak, tak. Foxy Brown i Pillow Talk? Pillow Talk Intense. I to jest. A to jest Icon Baby. To są do ust. Okej. Okay. To są do ust. Okay, i ja sobie lubię mieszać. Bo to jest naprawdę taka ciemna, brązowa. Nie wiem, ty chyba znasz ten myk, żeby bronzer dawać pod usta, że one się powiększają. Więc ja ją daję tak pod usta i sobie rozcieram to. Do środka. Tak, żeby tak, zrobić taką przestrzenność. Tak, tak. Nie zawsze mi się udaje, bo. No nie ma czasu na takie życie makijaże. W biegu. Tak, ale lubię. I one są bardzo mięciutkie i takie, no fajne są te kredki, moim zdaniem. A Icon Baby to jest ta nowa też. Kolekcja Charlotte, też tak, bardzo tak, lubię. Tak, tak. To jest, jak widzicie, no... piękny róż, taki tak. chłodny, niedopowiedziany, taki tak, świeży. Tak. Ja lubię się w tych chłodnych takich odcieniach. No, więc pasują to... Tobie. To i trzy moje ulubione błyszczyki na ten moment. Mm-hmm. To jest Charlotte Tilbury, oczywiście Pillow Talk. To jest Bobbi Brown, taki delikatny beżowy, praktycznie niewidoczny, ale bardzo go lubię. I mój ulubiony olejek Inglota, jak chcecie mieć takie duże usta, takie błyszczące. Takie rozpulchnione. Tak. To ten olejek z Inglota, ja go nakładam na przykład, bo on jest bezbarwny, ale jest też w kolorach. I on się tak wysuwa. Nie wiem, czy tu, o, widzicie? Jest taki gęsty i treściwy. Tak. Więc jak się go dołoży... Jeszcze więcej błysku. A co, kolejne zdjęcia przed tak, tobą? Tak, więc jest bardzo, bardzo fajny. I coś, z czego nie wychodzę z domu, to jest mój grzebyczek do włosów. Szylkretowy, tak, piękny. Tak. Klasy. Zawsze rozczesuję włosy, bo... No, bo włosy trzeba czesać. Żeby miała ładny kształt, to wiadomo. I to wszystko. I to wszystko. Słuchajcie. Nadzieję, że wam się podobało. Ja również, bo dzisiejszy odcinek jest takim totalnym spontanem. Tak, taki właściwie spontan. Jego idea powstała wczoraj, a ponieważ dzisiaj kręciłyśmy YouTube'a z takim makijażem w trendach, clean tak, make-up, zresztą tak, w trendach tak. od lat. Taki delikatny makijaż, ja się w takim najbardziej lubię, to właśnie stwierdziłyśmy, że zrobimy... część mojej kosmetyczki. Ja zawsze lubiłam oglądać te odcinki czy Vogue, czy Elle i postanowiłam, że skoro sama znam tyle inspirujących kobiet, to chętnie jeszcze podpatrzę, a przy okazji wy skorzystacie. Tak. Ponieważ to jest taki totalny spontan, piszcie co myślicie, tak. Czego więcej. Nic sponsorowane, to jest naprawdę to, czego używam, więc dawajcie znać dziewczyny, czego wy używacie. Właśnie. I jakie macie uwagi, i czy chcecie takich odcinków więcej, tak. i w ogóle piszcie w komentarzach, ja będę każdy z zaciekawieniem czytać. Dzięki, Kasia. Dzięki, Violeta.